głosić do was o tym, że Jezus Chrystus umarł, ale zmartwychwstał. Że Jezus Chrystus jest wczoraj i dziś i na wieki ten sam. Że Jezus Chrystus jest odpowiedzią Boga dla człowieka. Że Jezus Chrystus jest pomocą Boga dla człowieka. Bóg posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby uratować ciebie i mnie. Halleluja! Uwielbiam Ciebie, Jezus. My wywyższamy Ciebie jako jedynego Pana, jako jedynego Króla, jako Stwórcę Wszechrzeczy, jako Pana nieba i ziemi. Uwielbiamy Ciebie, Baranku Boży, który zgładziłeś grzech świata. My uwielbiamy Ciebie, Duchu Święty. Ja modlę się, abyś przekonywał dzisiaj świat, abyś przekonywał każdego człowieka o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Ja i staję w wyłomie, aby każda osoba, która będzie dzisiaj słuchała słowa prawdy, aby była przekonywana o tym, że potrzebuje Cię, że potrzebuje Ciebie jako jedynego Pana, jako jedynego Króla. Uwielbiamy Cię. Halleluja. Nie dzięki mojej sile, lecz dzięki
zrazení jestem. Na wieki chwała.
oddajemy Tobie cześć. My mówimy, że tron należy się Tobie, że Tobie należy się wszelka chwała, wszelka cześć i wszelkie uwielbienie. My ogłaszamy, że na imię Jezus każdy język, każdy język wyzna, że Jezus jest Panem i że każde kolano pokłoni się, że tylko w Jezusie jest życie, że w Jezusie jest życie. Uwielbiamy Cię. Szoko roba santo noroma sa, makoto noroma sa, kalera roba sa. O raba santo noroma sa. Jak jesteś narodzony z Bożego Ducha, módl się w innych językach. Holy glory, ogłaszaj teraz Boże prawdy w innych językach, nad tym miejscem. Nad tym miejscem. Uwielbiamy Ciebie. Glokotoro, lorala, praise the God Jesus. Boże aniołowie, my uruchamiamy Was teraz. Uruchamiamy Was w imieniu Jezusa. Ojcze, ja modlę się, aby ludzie byli przekonywani o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. My modlimy się, my stajemy w wyłomie, jako Twój rząd, jako Twój Kościół, jako parlament z nieba. My modlimy się teraz, Ojcze, i stajemy w wyłomie za każdą osobą, która będzie słuchała Twojego słowa. Ojcze, ja modlę się, ja w imieniu Jezusa Chrystusa przeklinam wszelką pychę, która podnosi się przeciwko poznaniu Jezusa. Jeśli myślisz, że nie potrzebujesz Jezusa, to jesteś w ogromnym błędzie. Każdy potrzebuje Jezusa. Jezus jest jedyną drogą do Boga. Bez Jezusa nie możesz kontaktować się z Bogiem. Jeśli nie poznałeś Jezusa, to nie poznałeś Boga. Jeśli nie poznałeś Jezusa, to nie poznałeś Boga. Chcę Ci powiedzieć, jak ja osobiście spotkałam Jezusa. Ten człowiek, który tutaj stoi, chciał mnie kiedyś zamordować. Był w zorganizowanej grupie przestępczej. Ten w czerwonej skórze. Bardzo bałam się w moim życiu. Kiedy miałam niespełna 16 lat, odeszłam z mojego domu i związałam się z mężczyzną o 5 lat starszym ode mnie. Czemu to uczyniłam? Dzisiaj jako świadomy człowiek jestem dopiero w stanie na to pytanie sobie odpowiedzieć. Dlatego, że bardzo się bałam. Bardzo się bałam. Miałam tak ogromne dziury w sobie, miałam tak ogromne deficyty, że wydawało mi się, że jeśli ja zwiążę moje życie z człowiekiem, którego się wszyscy boją, z człowiekiem, który ma dużo pieniędzy, z człowiekiem, przed którym ludzie klękają, rozumiecie, to ja myślałam, że ja będę wtedy bezpieczna. Ale bardzo szybko okazało się, że moje życie znalazło się w ogromnych opałach. Wiecie, nie chcę się tutaj rozwijać. Żyjąc z człowiekiem, który był w zorganizowanej grupie przestępczej, doświadczyłam organicznego lęku. Wiem, co to znaczy mieć dużo pieniędzy, ale wiem też, co to znaczy doświadczyć organicznego lęku. Kiedy do mojego domu przyjechała grupa przestępcza, aby zabić nas, to ja wiem, o czym ja mówię. Nie mówię do was o teorii, ale mówię do was o praktycznym lęku, jakiego doświadczyłam w moim życiu. Posłuchajcie, i ten człowiek trafił kiedyś na krótki wyrok do więzienia, na 10 miesięcy.
I dosłownie po 3 miesiącach napisał do mnie list, że poznał Jezusa, że Jezus przebaczył mu jego grzechy i że on mnie prosi o przebaczenie. I dla mnie to była tak dziwna informacja, że w ogóle mówię, co w ogóle zwariował, co to znaczy w ogóle poznał Jezusa, jakiego, mówię w ogóle, rozumiecie, mówię przestępca, oszukiwał ludzi, wyłudzał pieniądze, a teraz mówię poznał Jezusa, mówię ty zwariowałeś. Ja po prostu uważałam, że on zwariował, ale wiecie, coś wam powiem, kiedy wrócił do domu po 10 miesiącach swojej odsiadki, to ja zobaczyłam nowego człowieka. I o takim człowieku mówi Biblia. Biblia mówi, że jeśli nie narodzisz się na nowo, tutaj na ziemi, nie możesz ujrzeć Królestwa Bożego. I ja wielokrotnie widziałam jego powroty z więzienia. Ale ten powrót był zupełnie inny. Ja zobaczyłam człowieka o innym sercu. Ja zobaczyłam nieprzemienionego, ale nowego, na nowo urodzonego. I wiecie, ja w moim sercu byłam mega sprawiedliwym człowiekiem. On do mnie mówił tak, Agata, jeśli nie narodzisz się na nowo, pójdziesz do piekła. Ja mówię, ty debilu. W ogóle mówię, ty zamordowałeś człowieka, ty potrzebujesz zbawienia, ty potrzebujesz nowego narodzenia, ty, ale ja wewnątrz siebie jestem sprawiedliwa. Rozumiecie? Ja do niego powiedziałam tak, słuchaj, ja i Jezus mamy ze sobą wiele wspólnego. Jezusa zabili, a mnie chciano zabić. Moja sprawiedliwość, Biblia mówi o takiej sprawiedliwości, że taka sprawiedliwość jest jak obrzygane ubranie. Rozumiecie? Biblia mówi, że nie ma ani jednego sprawiedliwego. Każdy zgrzeszył i każdemu zbrakło chwały Bożej. I wiecie, on cały czas pokazywał mi nowe narodzenie swoim życiem. I kiedyś do naszego domu przyjechała policja, ponieważ ja byłam wmiksowana w różne złe rzeczy. I ja zostałam aresztowana. I kiedy jechałam z kuta kajdanami do prokuratury i groziła mi odsiadka, to wewnątrz mojego serca zawołałam do tego właśnie żywego Boga, o którym mi opowiadał mój obecny mąż. Ja mówię, Boże, jeśli jesteś żywy, taki o jakim on mi opowiada, to nie pozwól, żebym ja poszła siedzieć do więzienia. I chcę ci powiedzieć, że nie poszłam. Jak dla mnie wtedy wydarzył się cud, ale ja dalej w moim sercu czułam się bardzo sprawiedliwym człowiekiem. Ja mówię, Boże, o co w ogóle chodzi? On pokutował z jakichś grzechów, on cię za coś przepraszał, a ja po prostu czuję się dobra. Ja po prostu czuję się dobra i może ty też takim człowiekiem się czujesz, po prostu dobrym. I wiesz, została mi w domu po nim Biblia. Ja zaczęłam tą Biblię po prostu czytać. Pamiętam też, jak się modlił, żeby mnie Duch Święty przekonał o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. I ja będąc sama w domu, ja mówię, Boże, przekonaj mnie o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. I wiesz, przeczytałam w Biblii, że jeśli mężczyzna spojrzy pożądliwie na kobietę, tak, winien jest grzechu cudzołóstwa. I wtedy ten sam Duch Święty, który wzbudził Jezusa z martwych w moim domu, w moim pokoju, wtedy, kiedy ja klęczałam, on przyszedł i przekonał mnie o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Ja, na mnie spadły ciężary moje. Ja zrozumiałam, że ja w moim sercu popełniłam wszystkie możliwe grzechy. W moim sercu mordowałam ludzi. W moim sercu cudzołożyłam z co drugim mężczyzną. Rozumiesz, o czym do ciebie mówię? Bóg wszystko podniósł do rangi serca. Chcę ci powiedzieć, że poczułam, co to znaczy moja sprawiedliwość. Że moja sprawiedliwość w kontakcie ze świętym Jeszua stała się jak obrzygane ubranie. I ja poczułam, że ja potrzebuję Jego krwi, że ja potrzebuję zawołać do Niego. Jezu, ja potrzebuję, abyś mnie obmył swoją świętą krwią. Bo jeśli ja wiedziałam, że pójdę do piekła, że obecny mój stan to jest stan, w którym ja nadaję się, żeby iść do piekła. Ale Jezus Chrystus umarł za ciebie i za mnie. I ja przyjęłam Go do mojego życia jako osobistego Pana i Zbawiciela. Jego krew obmyła mnie z wszystkich moich win, z wszystkich moich grzechów. Żyję dzisiaj z tym samym człowiekiem, który chciał mnie zamordować. Rozumiecie? Chcę wam pokazać potęgę Boga. Bóg jest wielki. Bóg żyje. Jezus Chrystus jest Bogiem. Jezus Chrystus jest Mesjaszem. Jeśli myślisz sobie o Bogu i zastanawiasz się, jak masz do Niego przyjść, to drogą jedyną jest tylko Jezus. Nie ma innej drogi do Boga, jak tylko przez Jezusa. Jak tylko przez Jezusa. Ja bardzo się bałam, kiedy byłam nienarodzona na nowo, ale kiedy przyjęłam Go do mojego serca jako osobistego Pana i Zbawiciela, to chcę ci powiedzieć, że natychmiast odszedł ode mnie lęk.
ponieważ mocarzem w moim życiu był lęk przed śmiercią. Rozumiecie? Wszystkie inne potem lęki to były pomniejsze lęki. Jezus jest dzisiaj dla mnie moim osobistym Panem i moim osobistym Zbawicielem. Zaufałam Jemu bezgranicznie. W 2004 roku oddałam Mu swoje życie i dzisiaj jestem zupełnie innym człowiekiem. Kiedyś bardzo się bałam i bardzo się wstydziłam, a dzisiaj jestem nowym człowiekiem. Dzisiaj nie wiem, co to znaczy lęk i nie wiem, co to znaczy wstyd. I ten sam człowiek, który chciał mnie zamordować, jest moim mężem i jest ojcem moich dzieci. Czemu mu wybaczyłam? Dlatego, że ten sam Duch Święty, który podniósł Jezusa z martwych, wypełnił moje życie. I Biblia mówi, że moc Ducha Świętego jest nam między innymi dana po to, aby umieć się przeciwstawić grzechowi w swoim życiu. Więc ja w mocy tego Świętego Ducha przeciwstawiłam się wszelkiemu błędowi w moim życiu, wszelkiemu grzechowi. I dzisiaj prowadzę zwycięskie życie. Rozumiecie? Potrzebujesz Jezusa. Jakkolwiek jesteś sprawiedliwy, potrzebujesz Jezusa. Jestem tutaj dla was. Jeśli potrzebujecie porozmawiać, jeśli potrzebujecie się pomodlić, to my jesteśmy dla was. Nie jesteśmy po to, aby was potępić. Jesteśmy tutaj po to, aby wam zaświadczyć o żywym Jezusie. Aby wam zaświadczyć o żywym Jezusie. Ja kiedyś, jak słyszałam takie słowa, też się pukałam w głowę. Głupiec w swoim sercu powiedział, że nie ma Boga. Ten, kto się puka w głowę, to jest głupi, tak mówi Biblia. To nie ja powiedziałam, tak mówi Biblia, że głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. Ja jestem żywym świadectwem. Nazywam się Agata Cerońska. Możecie wpisać sobie moje imię i nazwisko i pooglądać sobie wszystkie filmy na YouTube związane z moją osobą. Zostańcie jeszcze z nami. Będziemy wam opowiadać o Jezusie. Amen.